Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki i mam oto przyjemność przedstawić wam Darkest Dungeon 2. Druga część serii Darkest Dungeon, która podzieli społeczeństwo. To od razu mogę powiedzieć. Więc cóż, gierka wyszła w Early Accessie niedawno na Epic Games Store. Wiem, że dla wielu osób jest to pewnie tragedia i krytyka, ale powiem wam szczerze, osobiście się tym nie przejąłem. Udało mi się 40 cebulionów polskich jakimś cudem wygrzebać z mojego dziurawego i tak portfela. I oto tu jesteśmy. W momencie, gdy gra się zainstalowała, od razu siadam do nagrania. I powiem wam szczerze, mało co wiem o tej grze. Poza kilkoma rzeczami. Pierwsza, w tej części będziemy dowodzić bohaterami podczas wypraw karawaną, które będą działać trochę inaczej niż to, co znam do tej pory. I druga, gra jest podzielona teraz na poziomy profilu. Przy czym każdy kolejny poziom profilu, jak widzicie, odblokowuje nam dostęp do różnych rzeczy, gdzie trzeci daje nową postać, czwarty jakieś inne rzeczy, tak dalej, szósty kolejna postać, w ogóle klasa jeszcze nieznana. I cóż, no nie wiem co więcej powiedzieć, po prostu rozpocznijmy może rozgrywkę i zobaczmy, z czym to się wszystko je. No cóż, a więc zgodnie z tym, co tu było powiedziane, Ziemia kręci się po nowej orbicie, co z tym idzie, są wielkie konsekwencje, świat po prostu staje w ruinie, nie tylko nasza osada, cały świat. I musimy teraz wyjechać tym wszystkim chyba do tej góry, która tam była pokazana, niosąc płomień ostatniej nadziei, ostatni płomień. I nie wiem co więcej powiedzieć, rozdział pierwszy, zaprzeczenie. A, co? Filmy, czy co? A. Zaprzeczenie. A, to można film obejrzeć, a tutaj już się rozpoczyna. Dobra. You have cowered in your crumbling denial long enough. Okej. Okay. Lewy przycisk myszy. Swoją drogą nie wiem, czemu nie było tam polskich napisów, ale dobra. Diligence. Nie ma niektórych rzeczy wszystkiego przetłumaczonego, niektóre tylko rzeczy, ale dobra. Diligence jest twoim powozem, twoim trumną i twoim konfesjonałem. Naciśnij W, by jechać do przodu, albo naciśnij W dwukrotnie, aby jechać automatycznie. Używaj AID albo klawiszy strzałek, by kierować diligencem. I naciśnij Z, by uruchomić widok diligensu. Pokazuję to, jakie masz konkretnie ulepszenia. Nawet nie wiem, czym są ulepszenia. Aha. I można to... I ulepszenia mogą być tylko zmieniane jakimś takim, nie wiem jak to przetłumaczyć, ale powiedzmy, że jakiegoś chyba czegoś dostępnego w każdej karczmie, tawernie czy coś takiego. Dobra, no i jeździmy, mamy konie, Rafały, mamy nasz wózek tylko. No tylko co zaraz, bo to jest sama ciemność.
No, ale jak widzicie, część jest po polskiemu i co my tu mamy? Wybór bohaterów. Okej, czyli mamy tylko takie cztery klasy. Ciekawe. Zobaczmy w ogóle, co tu jest napisane. Mhm. No i tak, że czwórka bohaterów, zbawienie i tak dalej, dobra. I musimy kliknąć przyciągnąć, by stworzyć drużynę. I tak, najbardziej na prawo to pierwsze na linii frontu, standardowe, i podczas jazdy można zmieniać. O, czy można to zmienić jak chce się. Dobra. I okej, w takim wypadku mam dostępnego zbrojnego, którego w sumie chyba już wszyscy znają z jedynki. Stanowczy obrońca zahartowany bezlitosnymi ciosami podczas nielicznych napadów. Idealny na pierwszą pozycję według tego. Ma dobrą gardę, wytrzymały i ma zdolności riposty. Swoją drogą można chyba zobaczyć jego zdolności. Miażdżenie, czyli taki zwykły atak. Forteca, czyli idziesz do przodu i odrzucasz cel i jakiś znaczek, nie wiem co no oznacza, ale dobra. Obrońca, na siebie tarczka razy dwa, na cel tarczka z osobą razy dwa, nie wiem jak to działa. Wzmocnienie, tarczka, nawet nie wiem o co chodzi. I cel usuwa niebieskie serce z pęknięciem oraz trzymanie szyku. Na siebie na przykład trzy tarczka i jakieś coś. Okej, nie wiem jak to działa, ale dobra. Przy okazji mam tutaj już też chyba jakieś informacje. Mhm. Nadal może jest jeszcze przed nami pogodna przyszłość. Początek rundy, minus jeden. To jest chyba symbol stresu, więc na początku rundy traci stres. Fajne, fajne. Chyba, że to dodaje mu stres, to wtedy źle. A tutaj jeśli płomień jest poniżej albo równy, czyli płomień wrażliwy na światło, a więcej, więcej równo 75, dostaje jakiś niebieski miecz w dół na dwa razy na początku walki. Czyli chyba jakieś osłabienie, no, nie jestem pewien. Swoją drogą, Baristan, ciekawe imię. Swoją drogą nie wiem, czy to jest imię pierwszego zbrojnego, którego można zrekrutować, czy nie. Widzę, że tam chyba można pozmieniać, ale nie chce mi się. Wezmę bezpośrednio. I tutaj co ciekawe nie jest przetłumaczone. Ale ja tak łatwo mogę powiedzieć. Więc tak. Totalnie zmienny. Jak Rastlessly Pragmatic, czyli chyba to jest bezlitośnie pragmatyczny, czy coś takiego. Dowolna pozycja, wysokie obrażenia, wszechstronny i riposta. Dałem go na drugie linie, bo prawdopodobnie działał tak jak działał. Zobaczmy. Niegodziwe cięcie, obrażenia po prostu. Ignore 20% czerwona czaszka res. Okej, czyli ignoruje jakieś odporności. Ale jakie to nie wiem. Na trzech liniach może tego używać. Przeciwko pierwszym dwóm. Szczał. Standardowo. Tego co widzę, szczał to ciekawe jest słabszy od cięcia. Tylko. Nie no, on poniekąd jest z każdej perspektywy słabszy. Tylko jedno co to może być tych z tyłu. Doskok awanturnika. O! Tutaj już jestem w stanie powiedzieć co to jest. Moja stara ulubiona umiejętność. Do przodu jedna linia, riposta na dwie tury. Super. Strzał śledzący. Wymaga target ma, zamiast cel ma, ale okej. Coś, ignoruje coś, cel usuwa coś. Mogę spodziewać się, że to może chodzić o niewidzialność, czy to ukrycie jak się nazywało, to nie pamiętam. Problem w tym tylko, że nie jestem pewien, czy tutaj to jest zaimplementowane. Czy na pewno jest ten symbol, bo jednak symboliki tej nie znam jeszcze. I ostatnie celowanie, na siebie jakieś dwie rzeczy? Nie, tutaj... nie, ten symbol to musi być coś... Zresztą, dobra, nieważne. Ale okej, z tego co widzę, wszystko można użyć z dowolnej pozycji, więc... Czy on ma być na drugiej pozycji? Nie wiem. Jego zdolności. 20% max speżet więcej. Super, więc zostaje tutaj nieostrożny. Początek rundy 15%. Coś, 15%. Początek walki, co? Oj, i chyba coś niedobrego, ale tak. Potem hiena cmentarna, Audrey. Zręczna, pełna wdzięku i wyjątkowo dyskretna. Mhm. I tutaj to jest znowu nieprzetłumaczone, nie wiem czemu. Dowolna, więc przetłumaczę, dowolna linia. Ukrycie, uniki, wysokie krytyki. Zgadzam się, chociaż nie do końca. Punkty życia, jeśli mam mniej niż
25%, 5% do krytyka, 30 do obrażeń, wielkie. I zdobądź przy uderzeniu to niebieskie serce, nie wiem co to jest. Nie ma za dużo motywacji, by cokolwiek robić. O, to jest nieciekawe. Jej umiejętności natomiast to kilofem w twarz, czyli tarczka to jest chyba obrona w takim wypadku, okej, okay, standardowe. Rzut sztyletem. O, i tu znowu jakieś inne rzeczy, nie jestem pewien o co chodziło, ale tak. Rzut sztyletem, dopełnica sztyletów. Jak na razie wszystkie znane zdolności, cel 2, zatrute strzałki, czyli dobra, że znamy symbol zatrucia. I absent. Punkty życia mniej niż 25%, leczenie 33% i jakieś bonusy. Okej, okay, czyli ona może się leczyć tylko jeśli jest mocno ranna. I na końcu badaczka zarazy Paracelsus, ciekawe imię znowu. Kim jest doktor, jeśli nie adeptem sztuki rozkładu? Tylnia pozycja, zaraza, oślepienie, uzdrowienie. No, typowa, chociaż uzdrowienie bym się nie zgodził. I zobaczmy, co my tutaj mamy. Toksyczny wybuch, czyli standardowka. Z odnowienia 1, nie rozumiem, co jest czasem odnowienia, ale okej. Okay. Cel, jakieś oko przekreślone, nie wiem o co chodzi, ale dobra, kres oślepiający niech będzie. Nacięcie, cel, krople, czyli chyba krwawienie, no takie typowe. Z tego co widzę, nie będę z tego korzystał, bo jest na ostatniej pozycji. Chirurgia polowa, cel mniej niż połowa życia, leczy 20%, usuwa jakieś 3 rzeczy i 3 użycia. No i lepiej zapobiegać niż leczyć. Nie wiem co to, ale dobra. I widzę, że jest tutaj pełno innych zdolności, które są zablokowane. Pewnie odblokujemy wraz, wiecie, z zdobywaniem poziomów czy coś, więc... Nie będę przedłużał, jedziemy. Więc wiokonie. I... Dolina. Cokolwiek to oznacza. Poza tym, że jesteśmy w dolinie. A fajnie by było, gdyby ten... No i już się zderzyłem z jakimś krzakiem. Nie, to za słabo się steruje tym wozem. Już mogę powiedzieć szczerze. Strasznie nieresponsywny. Skrytka naukowca. Ekwipunek i płomień. Zobaczmy może jakąś informację. Ekwipunek. Jeszcze sprzątanie. Okej, więc pierwsza rzecz. Nie mamy nieskończonej pojemności. Możesz wziąć ze sobą tylko ograniczone liczbę rzeczy. Ciśnij i by zobaczyć co posiadasz. Okej, czyli musimy tutaj porządnie zarządzać EQ i uważać na to co mamy. Spoko. Sprzątanie. Dobra. Piętrzenie, okej, czyli niektóre będą się na siebie nakładać, to akurat oczywiste, pełny ekwipunek. A, można wyrzucać, oczywiście. O. Okej, okay, wyrzucanie przedmiotów zapewnia niewielką ilość nadziei, nie wiem czym jest nadzieja, ale dobra. Płomień. Dobrze, więc zwierzymy płomień. Ostatnią nadzieję tego świata. Będzie on stopniowo słabł podczas podróży, ale różne czynności mogą go wzmocnić. Im będzie słabszy, tym trudniej będzie drużynie. Okej, okay, niewielki płomień. Gdy wartość płomienia jest spadnie poniżej 40, sytuacja zaczyna się stawać coraz bardziej niebezpieczna. Potwory utrzymują. Niestety przeskoczyło. Premie w walce zwiększa się prawdopodobieństwo, że pojawią się modyfikatory bitewne, które jeszcze bardziej ich wzmocnią. Oprócz tego płomień zwiększa ryzyko pogorszenia się relacji. Okej, okay, czyli są jakieś nowe relacje. Wziął w zdarzeniach wsparcie, by zwiększyć płomień. I płomień zgasł. Kiedy płomień osiągnie 0. O! Bohaterowie są zaatakowani przez piekielnych kultystów. Ich bohaterowie przeżyją walkę. I będą. Bohaterowie będą mogli kontynuować przygodę z niewielkim płomieniem. Dobra. A ty dostajemy relikty. Co jest waluta? Wspomnienia i impresje z dawno zakończonej ery. Skrzynia. Plus 4 miejsca ekwipunku. Fajne. Pomniejszy talizman ochronny. Nie wiem jak to działa, ale dobrze. Leudanum. Jeśli cel ma taki efekt albo stres więcej niż 0, leczy je to i minus 1 punkt stresu. Okej. Okay. Demulanty. Dodaje jedną siłę plus 5 prędkości na 2 rundy. Nie wiem jak to działa. Tarcza to rzutek minus 1. Stresu, wysoka szansa na jakieś dobre, co całe perk, że tak to nazwę. I mała szansa na zły perk, i tu jakieś rzeczy, które mogą się spowodować, że nie można tego używać. Tutaj mam rękawice bokserskie, które zwiększają siłę, zmniejszają stres. Szansa na dowolne rzeczy i takie, no dobra, czy takie jakieś aktywności. Popracowaliśmy wszystko i...
Może dajmy talizman ochronny jemu? Chociaż może ktoś jest mniej... Nie, dobra. Wszyscy są podobnie podatni, więc nie przejmujmy się tym. I jedźmy po prostu dalej. Informacje o skarbach. I tutaj są już takie w sumie opisy i informacje. No i tutaj są informacje ogólnie o tym, co pomoże. Są też relikty świecidełka. Wysłyszymy do zdobywania skarbów. I teraz tak, bibeloty, nie wiem o co chodzi. A, bibeloty to są przedmioty, których używamy. Kiedyś to były trinkety, to chyba były akcesoria, coś takiego. No, tutaj jak się tego używa, to chyba nie ma co czytać. Co ciekawe, nie mogę przełączyć, co jest samouczki, halo. O. Dobra, mamy baga, nie mogę tam tego tworzyć. Przedmioty bitewne, dobra. A, więc specjalne miejsca. Oha! Czyli muszę wyposażyć. Relikty to jest waluta. Punkty mistrzostwa, jeszcze jakieś świecidełka. Niestety mi to nie działa, więc no... Musicie wybaczyć. Jedziemy jak możemy jechać, mamy płomienia 29. O, i znowu po angielsku. I 20 tylko, niedobrze. Oraz garstka desperatów. Ale zanim coś, co... Co my tu mamy? Podczas zdarzeń takich jak to, bohaterowie powiedzą, co ich zdaniem powinniśmy zrobić. Trzeba wybrać jedną z ich sugestii. Kliknij przytrzyma jedną z opcji, by ją wybrać. Podgląd, rezultat można znaleźć na dole ekranu. I zmiana relacji. Bohaterowie często mają sprzeczne opinie na temat tego, jak poradzić sobie z danym zdarzeniem. Wiem, że to powiedzieć jednego z bohaterów. Bohaterowie, którzy się z nim zgadzają, zyskają z nim poprawę relacji, złota poświata. Natomiast ci, którzy mają inne, to się pogorszy. I teraz tak, co jeszcze mamy? Okej. I dobrze. A więc ogólnie, skracając, można spotkać właśnie jakieś takie walki, które są głównym źródłem, jak to się nazywa, punktów mistrzostwa, czymkolwiek one są. I też zmniejsza jakieś loafing, nie wiem co to jest, ale mniejsza. Nie jestem w stanie tego do końca przetłumaczyć. No, możemy tutaj spotkać, z tego co to chyba też będą jakieś decyzje. Kultyści. Okej. I walki, spotkania z kultystami są zawsze bardzo ciężkie, ale nagrody są równie wielkie. I naszym celem jest skóra, z tego co rozumiem. A tutaj wsparcie. To pokład przedstawia ludność. Okej. I to jest najłatwiejszy sposób na zdobycie płomienia. I tutaj mamy nie wszyscy dobrzy ludzie, jest się pod sztandarem naszego światła. Trochę żywności, 50 ognia, albo to samo. To my musimy mieć pochodnie, a droga jest długa. A niech to będzie. A, tak, muszę przytrzymać. I... jej, lubią się. I mam 50 płomienia oraz śluzowce. Przedmiot gospody cel 1. Restores 10% HP. Minus 10... Disease Resistance. A, czyli możemy coś zjeść i to nam leczy, ale... ale osłabia nasza odporność na choroby. Dobra, nie. Dobra. W końcu się udało, nie wjechałem w kolejnego krzaka. Jest postęp. I dobra. Kolejne jakieś informacje, no... dobra, nie chcę się tego teraz czytać, jako tako, wybaczcie. Wiecie, wszystko sprawdzimy już bezpośrednio podczas rozgrywki, bo nie chciałbym też zbytnio przedłużać. I co jest? Zdarzyłem się z czymś? Co to za efekt? Oszumienie. Z tym natura zostaje przeniesiona na koniec rundy. Oszumienie, okej. Okay. I mamy tu chyba już jakąś walkę. Wdowa. Zagubiona dusza. Nie wiem, kto jest najpotężniejszy, więc ciężko mi stwierdzić, co powinienem zrobić.
Kilo wbije 5,9 im, co ciekawe. Sztylet 4,6. Tutaj 3,4 na 2. Albo 3,5 na 1. Oj, w ogóle patrzcie! Postacie reagują w odpowiedni sposób swoimi reakcjami na to, co wybieram. No proszę. Dobra. Zawsze polegałem na rzucaniu zarazy, więc tak też zróbmy. Ale tutaj się utrzymuję i... Oj. Aha, wrażliwość, Jezu, nie, ten efekt jest okropny. I też zaraz nie zadziałała, więc bonk. I spróbujmy się jednej postaci chociaż pozbyć, jednego wroga, tak. Blast. Dostaliśmy stres. Stres tutaj jest punktowy, a nie procentowy. No dobra, no wielkiej różnicy tak moment szczerze nie robi. A, patrzcie, rozbija butelkę. Tak jakby. A tutaj? No to samo. Tutaj się nie postarali, muszę przyznać. Dobra, no. Nie mogę jej trafić, to spróbujemy chociaż w ten sposób, żeby ją ogłuszyć. I to jest oślepienie. 50% ryzyka chybienia podczas ataku. Krytyk za 4, no nie, zabójcze. No i nie chybiło. Bo jakby inaczej. Ale okej, w takim wypadku widzę, że tutaj nie ma takiej fajnej zdolności, co to tam było ostatnio, zwana ogłuszaniem. A póki co, piu, i dziewiątka. Ale wow, muszę przyznać, ten styl się o tyle zmienił. Nie, ale fajnie to wygląda. Ale nie wiem, co ponad to. I jeszcze jedna rzecz, jeśli kogoś zastanawia, dlaczego mówiłem, że w sumie gra może podzielić społeczność, to wystarczy tylko poszukać w internecie wielu rzeczy. Naprawdę, nie trudno znaleźć wielkie sprzeczki ludzi na temat tego, jaką grą jest Darkest Dungeon 2 oraz na to, czy powinniśmy ją popierać, chwalić, czy może jednak potępiać i piracić, bo nie zasłużyli sobie na to, żeby w ogóle ją kiedykolwiek kupić przez to, że dali się skusić pieniądzom od Epika. Powiem tyle. Moim zdaniem za wcześnie jeszcze na to, żeby oceniać, w szczególności dla mnie, kiedy ja jeszcze, no... Prawda jest taka, gry nie znam, dopiero poznajemy wspólnymi siłami teraz tutaj. I jak na razie, poza tym, że to cały dyliżans, czy co to tam jest, no... Nie najlepsze pod względem sterowania, to... Wydaje się być w porządku. I co tu dostaliśmy? Pomniejszy talizman sadzenia. Plus 10, takie strzałki, raz. I relikty, dobra. Oraz ten wspaniały punkt mistrzostwa. No zobaczymy, co z tego wyniknie. Pico, halo. Jedziemy. Dobra, dziękuję i... Co to? Jakieś rozpadające się budynki. Oj, góra, oczywiście. Cel naszej podróży. Z tego, co rozumiem. Dziennik podróży, jakieś dwa coś. I teraz relacja postaci Barrison i Dismas jest teraz bardziej przyjazna. Drużyna dotarł do lokacji pochodniej Korona. Iskierka nadziei w narastającej ciemności. Leczy do 100%. Okej. Okay. Okej, okay, co teraz tutaj możemy zrobić? To nie rozumiem. Ma ktokolwiek w ogóle stres poza... Nie, Dismas ma tylko. Dobra, to zobaczymy, czy możemy dać... A, czyli dwie postacie mają tego użyć. Okej. Okay. O, okej, okay, dobra, ciekawe. Wiecie co? To będzie stres, ale jeśli dwie postacie... Oj, to nie affinity w sensie, że nowych perków, tylko zwiększenia i pomniejszenia przyjazności. Okej. Okay. Okej, więc Dismas nie idzie, bo nie jest zestresowany. Teraz nie wiem, czy ona, czy co? Nikt nie jest zestresowany. Dobra, niech będzie ona w sumie. I wzmocniona. 5 elektrów za każdy. Dobra, coś się gadałem. Chcesz ci wyzwanie mistrzyni? Dobra. Dostawca. Co tu jest? O. Kompres zakrzepowy. Przedmiot z gospody. Plus... Coś, resistance until next in. Okej, okay, czyli można kupić coś takiego, żeby mieć dodatkową odporność do następnego spotkania. Odporność na... nie wiem, co to ma być. Narzędzia do strugania. Zmniejszając stres mocno. Mop i wiadro.
Duża szansa na minus 3 stresu, mała szansa na plus 2 stresu. Coś takiego. Sakwa ługu, usuwa wszystkie zwłoki. Laudanum to akurat mamy, stymulanty i wybuchowy koktajl. Bardzo silny atak płomiennym. Płomieniem? Okej. Okay. Następny to jest ćwiczenie mistrzostwa. Okej. Okay. Chyba nie rozumiem, ale... Oha! Dobra, czyli my za poziomy mistrzostw, z punktu mistrzostwa chyba tutaj ulepszamy umiejki. I czy mam wspólne na wszystko? Oj, wiecie co, to jest w ogóle jakieś czaszka i ma jakieś super nowe funkcje to wszystko, ale... A w takim wypadku... Oj, to będzie naprawdę ciężka decyzja. Wiecie, zwiększenie trucizny i innych rzeczy. Fajne rzeczy, ale... O, ja nie wiem w sumie co wybrać. Tutaj 2, 3, 3, 5. Wiecie co, wydaje mi się, że to będzie dobry wybór, bo to zwiększa obrażenia na 2 cele, więc tak. A, no tak, czyli faktycznie mam jeden punkt na wszystko. Dobra. Więc zwiększamy jej nawołnicę sztyletów, będzie atakowała kilku naraz i teraz co tutaj? Chłodziej, dobra. Następnie, okej. Okay. Jakieś trofeum, zwierzę, nie mamy tego, oraz ulepszenie dla Lizransu. Dobra, no to te skrzynie zamontujmy, i tak nic lepszego nie mogę zrobić. W sumie chyba nic więcej nie zrobimy. Dobra. No to wybieramy trasę i... Rób wzywa... Antykonsumpcjonizm i jakaś nagroda skrzynia, albo... Rozwaga, nie odwaga, nagroda plus jeden punkt. Punkty mistrzostwa. I tutaj krwawy księżyc. To gry wzywa. Minus 10 czaszki. Oj, nie. Nie podoba mi się to. Wydaje mi się, że to może być czas śmierci, a tutaj krwawienia. Walcz nie wiem więcej niż jedno z... Walcz w nie więcej niż jednym zdarzeniu po tyczce. Tutaj omiń grupie ciarza. Wiecie co? Nie wiem. Ja się na tym nie znam. Ciężko mi powiedzieć coś co. Wiecie co? Nagrodą tu jest punkt mistrzostwa, więc wydaje mi się, że pójdę do punktu mistrzostwa. No po prostu, jeśli dają mi okazję, żeby dostać więcej tych... Jak to się nazywa? Punktów na rozwój umiejek, no to co, ja mam po prostu bardzo innego. Wydaje mi się, że umiejki są też przydatniejsze niż tamto wszystko. I... co? Informacja o mapie. Dobra. Nie będę może tutaj aż tak sprawdzał, poza tym, że... Jest zwiad, ponownie, tak jak było. Ale w przydrożnym gruzie czasem można znaleźć przydatne zapasy. Wjeżdżenie skrzynie, by je odkrywać. Spokojnie, tyle się wytrzymało. Okej, okay. Czyli ja muszę się zderzać z tym wszystkim. I okej, okay. Zwiad, który teraz pozwolił nam wybrać... walkę albo wsparcie. O. I postacie tej mówią co chcą. Ta dwójka chce iść na walkę, a te nic nie mówią. Dobra, to... Jeśli postacie chcą iść na walkę, to wezmę walkę, chociaż... Nie. No nie tutaj. No, halo, co to ma być? Jak się na walkę? Dobra, fatalnie się tym steruję. I stres dostali jeszcze, super. No... Nie, wiecie, co to jest chyba największa wada, jako tako. Mam szczęście, że jesteś z nami. Okej, czyli tutaj gadają. Między sobą. I zdecydowanie, nie podoba mi się to, jak ten Diligence działa, no po prostu tym się nie da sterować. Chociaż oczekuję, żeby tutaj się zderzał ze wszystkim. Ale dobra, mniejsza, desperaci. Ponownie. I mamy 3 opinie. Moralni są pierwszymi, którzy zginą w walce. Nie spodoba się to Dismasowi. Co ciekawe. Jest neutralny dla Paracelsus. I stracimy za to płomień, ale dostaniemy jedzenie i jakąś skrzynię.
Możemy się z nimi na coś wymienić, oferując nasze skromne zapasy. I jemu się to nie spodoba. I tutaj stracimy 6 jakiejś sakiewki. Nie wiem, o co chodzi. Z tym 30 pomienia jakieś inne rzeczy, a tutaj oddajcie swoje oddajcie swoje dobrocie, czy stracimy płomień, ale zyskamy jakąś sakiewkę. Kurczę, no to się spodoba jemu. Jego tekst nie podoba się jej. I jemu się to nie spodoba. Stracimy płomień, wiecie co? Ja póki co się boję grać na niskim płomieniu. O, i tej dwójce się niestety nie podoba. Jesteśmy 30 płomienia, jakieś inne rzeczy. Okej. No i póki to jeszcze pamiętam. Warto byłoby zobaczyć te nasze bibeloty. Mam dwa takie. Niech on to dostanie, w sumie wielkie rzeczy mi to nie robi. Tak. Przy okazji, jak to wygląda. Póki co jest neutralna z Paracelsus, u niego chyba natura. To jest neutralne, ale są dwa niebieskie, czyli dwa czerwone. Tutaj neutralne totalnie. Tutaj dwa niebieskie na całą dwójkę i dwa żółte. Ona ma tylko dwa żółte z nim, a i tak. Dobra, ciekawe. Przy okazji, skoro już przy tym jesteśmy, może warto by było rozdysponować się z takie rzeczy. Powiedzmy, osobom, które mogą z tego najlepiej skorzystać. Czyli prawda jest taka, że no. Lepiej to mieć przygotowane, niż potem żałować, że nie byliśmy gotowi. I pomoc albo tajemnice. I ona chce iść na pomoc. Ale tutaj za to. Za to tutaj. Właśnie mamy to wsparcie kolejne. Ale nie potrzebujemy tego więcej. Wiem, że ona dostanie stres, ale. Ale tak. To jest leże. O ja, nie. Ładnie się prezentujesz i to do niej. Okej. Okay. Ale wiecie co, wydaje mi się, że chyba narobiliśmy sobie problemu, bo to jest jakieś leże. Twierdzę generata, albo generała, chyba generała prędzej i... Co się dzieje? A, po prostu walka. Przy czym... O, on jest osłabiony. A no tak, mamy za wysoko światło. A on ma wrażliwość i oszołomienia. Niedobrze. No i jeszcze kwestia tego, że tutaj jest 4 wrogów. Zobaczymy, co wyjdzie. Oj, ten jest chroniony. No dobra, ale... I tak, rzucanie we dwóch. Moim zdaniem to jest lepsze niż atakowanie jednego, więc tak. A tutaj definitywnie ogłuszamy. Znaczy, w sumie teraz oślepiamy. W sumie ogłuszać już teraz się chyba nie da, tak jak kiedyś. Ej, ja 8 obrażeń oczywiście musiałem dostać. Ale dobra. Po swoją drogą, póki co zapowiada się ciekawie. Mówiąc szczerze, nie mam do czego się przyczepić, chociaż naprawdę słyszałem, że wiele ludzi narzeka na grę, że jest zbyt losowa, zbyt trudna i inne jakieś głupoty. A tutaj póki co, no, ja tutaj po prostu widzę zwykłego Darkesta. Oczywiście, no, ten diligence jest trochę wkurzający, co do tego mogę się zgodzić, ale no nic ponad to. I teraz tak, 3-6, on ma 9. Ewentualnie mogę sztyletem tutaj bić za 2-4, nie. Doskoczyć ewentualnie, 3-5, nie, na skoki to jest jeszcze za wcześnie. Więc szczyloj, spróbujemy go wyeliminować czym prędzej. Runa druga. Dismas jest pierwszy. I dobra. Wyeliminujesz go? Proszę. Dziękuję. I teraz tak. Ta nasza towarzyszka potrafi ignorować to, więc... Może spróbujmy kill-offem walnąć, zobaczymy co się stanie. A, czyli i od jej ataku po prostu blok nie schodzi. Dobra. Warto wiedzieć. Patrzcie co nie... Chyba, zombiaki są odporne na zarazę? Od kiedy? Krwawić łatwiej zombiaka niż zarazić? O, no okej, okay, wiecie, ja wszystko rozumiem, ale... Nie zauważyłem takiej różnicy. W takim wypadku no, trochę takie... Ciekawe i... 10? Nie rozumiem. Przeżywający beł, to... No nie, no to mi się już przypominałem kusznicy z ruin. Dobra, bąknij, no weź tam bąknij. I czy możemy coś jeszcze tutaj takiego zrobić ciekawego?
To nakłada coś? Nie, dobra. Coś nie nakłada to. I tak ma ubijać, to bąknie po prostu, żeby mu to złożyć, ten zdjąć. I ona ma ile? 17,32. No. Kurczę, nie chcę mi się liczyć procentowo, ale wygląda na to, że trzeba będzie. Wcześniej czy później, teraz tak, 4,8. Dobra, 4,8. I krytyk za 12, no super, ale nie dobił. Nieźle. I patrzcie, chyba pozytywna relacja trochę jakby się narodziła. Dobra. Mniej niż 25% nie ma, więc to nie ma sensu aż takiego wielkiego. Dobra, wiesz co? Weź po prostu rzuć i go dobij. Chwila, że co? Wrota śmierci? Może mi ktoś proszę powiedzieć, od kiedy wrogowie mają wrota śmierci? Aha, faktycznie ma tutaj odporność na wrota śmierci. No dobra, czyli teraz musimy wrogów dobijać jeszcze podwójnie, żeby padli. To się nazywa praca zespołowa. Super. Gorzej, że on tu nam zaraz chyba zginie. No tak! No widzicie to? Zaraz tam zabiją gościa. Nie, żeby to było coś niezwykłego. No, prawda jest taka, że większość podejść do Darkesta tak się kończyła najczęściej w jakiś tam wyjątkowych sytuacjach może było inaczej. Ale dobra, dobij. Ale przecież tam było, że ignoruje 20% obrony, czyli miał 5 według tego, a i tak trafił mu się? Dobra, mniejsza. Mniej niż połowa, no zdecydowanie mniej niż połowa. Lecz, weź i lecz, bądź lekarzem. Krytyczne leczenie, no widzicie to, cały Darkest. No a teraz od razu wrót śmierci? Niedobrze. A weź dobij. Łykniesz sobie absyntu. W ogóle, co ciekawe, też fajnie zrobiono to, że widać te tak jakby... Że inaczej wyglądają, kiedy są wrót śmierci. Tutaj muszę przyznać, twórcy się postarali o dużo lepszy stan rzeczy i... chirurgia polowa, dobra. Nie umieraj mi tutaj. Nadal nie ma jeszcze 25, więc chlej absynta. No, od razu lepiej. I teraz zobaczmy, co to jest unik. Aha, dobra, czyli to jest unik, a to jest prędkość. Czyli działaj szybciej w następnej turze. Dobra. Nie, warto wiedzieć, wiecie. Uczymy się symboli i te informacje o stresie. W ogóle może zobaczmy, jak działa stres tutaj. Okej, czyli stres można obniżać w gospodzie. Nic więcej? Tutorial, tak, super. Widać, że to jest nie gotowe. Ale nie ma żadnych innych informacji o stresie? Halo. 11 stres bohater staje się bardziej nerwowy, co zwiększa ryzyko pogorszenia relacji z innymi bohaterami. Okej, i załamania. Jeśli się całkowicie wypełni, bohater doświadcza załamania. Załamanie ma kilka negatywnych skutków. Bohater doświadcza natychmiastowego pogorszenia się relacji ze wszystkimi innymi członkami drużyny, a następnie traci wiele rzet. Okej, czyli to takie zawały, które jeszcze dodatkowo gorzej... ten, jak to się nazywa, gorzej... jeszcze powoduję, że cała drużyna ma się gorzej. Dobra. Chirurgię polowa, żeby się tego pozbyć, oczywiście. Nie będzie nam krwawił. To powinno pomóc, tak? Jej. Pozytywne relacje, uwielbiam. Strzał czy... Nie, dawaj z nożyka. To się nazywa praca zespołowa, jej, już się nie lubią. I zdobyto. Relikty i teraz możemy uciec albo następne nagrody. O, jakieś medale wojenne. Wiecie, o, nie wiem, ale... Powiedzmy, że nie chcę ryzykować aż tak. Wychodzimy. Okej, może dało się dalej coś jakiegoś lepszego zobaczyć, ale wiecie, ja się uczę, więc... Nie chcę jeszcze zawczasu zbyt dużo robić. Teraz walka... Albo... Pomoc. I jedziemy na pomoc tym razem, bo ja wolę unikać walk, kiedy wszyscy są prawie martwi. A, i w bronie tego, co chcą, zmniejsza im stres. Okej, warto wiedzieć. Ale widzicie, no, jesteśmy naprawdę w fatalnym stanie. Już tak głośno oddychać. Serio? Serio? To nie będą puścić takie błahostki? Ulchnąć wdychać takim jak wy. No cóż. Widać, że grupa się nie lubi.
ale a, jakoś to przeżyjemy. Ej, chwila. Czy mi się z czasem leczą? Fajne, fajne, że w sumie leczenie jest takie. Ale dobra, mniejsza też z tym trochę. Pojedziemy tutaj, wykonamy akcję. I może za chwilę zakończymy odcinek, bo w sumie 40 minuta. I tak. Nie mogę też zbytnio będzie przedłużać, bo później wyjdzie, że odcinek trwa ponad godzinę. I nikt tego i tak nie obejrzy. A póki co, ostatnia decyzja. Może mi udowodnić, że są w stanie przetrwać? Ha? Co? Delirious jest teraz taki przyjemny i ciepły. Czyli takie jest, ignorujmy temat. A tutaj... Zobaczymy, co oferują nam w zamian za kilka reliktów. A jej się to nie spodoba. A jeśli to w ogóle wybierzemy, to... To mu się to spodoba, jej się... wiecie co, to jest znowu jakaś taka ciekawa rzecz. I wezmę to szczerze, bo to jest taka chyba najlepsza. A, i cię jeszcze bardziej lubię, a ta go nie lubi. Trudno. To, co w ogóle dostaliśmy? Mały poszukiwacz serc, plus 2 do krytyka. Surowica, czyli leczy zatrucie jeszcze HP-ki. Pył kredowy. To chyba usuwa niewidzialności. Wybuchowy koktajl i śluzowce, dobra. W takim wypadku... Pora tylko dostosować jeszcze właśnie kwestie bojowe. I tak. Ty, mój drogi towarzyszu, może dostaniesz nowe rzeczy, póki co dostaniesz wybuchowy koktajl, którego będę musiał sprawdzić, jak działa. I teraz tak, zobaczmy, kto ma wyższe szanse na krytyka. 15, tutaj 10 na 2, 10 i 5. Tutaj mam natomiast 10 i 15. Ciężka sprawa, komu dać w takim razie bonusy. Wydaje mi się jednak, że jej bardziej będą potrzebne. Więc tak, dajemy. I możemy chyba jechać w sumie dalej. Bo tak, nie wiem, co więcej mogłoby się stać. Jakaś kaplica bohatera w ogóle. Jesteśmy tylko czterema trupami w pędzącej trumnie. Ale dobra, w takim wypadku zobaczymy, czym jest kaplica bohatera. I po tym wszystkim prawdopodobnie zakończymy naszą przygodę, bo jak mówię. Już długo to trwa, przynajmniej nie chrapiesz. Też mam słowo. Wiecie, po prostu chcę zobaczyć jak więcej nowości, zanim ewentualnie skończymy jej relikt. Plus 2. A, dobra, czyli za wpadanie na rzeczy na pewno nam dodaje się coś, tylko nie zwróciłem wcześniej uwagi. Jeśli chcemy kiedyś uwolnić się od przeszłości, musimy ją zrozumieć. Echa przeszłości, co? Żebty szyderstwa motywowało mnie tylko do moich badań. Tradycja wpędziła nas w swoje ramiona, czy też raczej w stronę naszych majątków. Nie dam się więcej uwięzić w czterech ścianach i moje ambicje podczas wystawnych wieczorków i treningowych potyczek przenoszały ambicje innych oficerów. Okej, czyli jakaś większa decyzja. Nie wiem, nie ma żadnych informacji. Powiedzmy, że ją wezmę i co my tu mamy? Grave Robber. Chapter 1. Luxury's Lap. Jedna cmentarna, rozdział pierwszy, jakiś Luxury's Lap, nie wiem, jakieś coś z luksusem? Born into money and married into more. She spent her days on horseback. Urodzona w pieniądzach i wyszła za mąż za więcej. I tam ranki na koniach, a wieczory na salach balowych. Okej. I podczas tego wszystkiego fantazjowała o mądrości. Czyli to tak jakby historię z przeszłości bohaterów. Nagrody. Punkt mistrzostwa, ktoś taki i mroki nocy, wymaga target, zwłoki. Cel, clear corpses. O, patrzcie, ona dostała ujejkę leczenia się, usuwając zwłoki przy okazji. Okej, wow. Wiecie, no, nie wiem, co mam powiedzieć tym wszystkim. Wow. Czyli to w ten sposób odblokowujemy nowe rzeczy. Okej. Fajne. I tak, w takim też wypadku... Wow, powiem tyle. I zakończymy już to wszystko. Ja pomyślę może, jaką umiejętność wymienić ewentualnie. A póki co to tyle i mam nadzieję, że wam się podobało.
Prosiłbym też, żebyście napisali swoje przemyślenia. I tak, następny odcinek będzie... Kiedy będzie, bo w sumie teraz jest naprawdę tego dużo. I ostatecznie nie wiem, co wybrać. I tak. Naprawdę, dziękuję wam bardzo za uwagę i do zobaczenia może za kilka dni, a może już... nie wiadomo kiedy. Darkest Dungeon 2, więc trzymajcie się i hej hej!